gościnnych progach Polsat Plus Arena Gdańsk witają Państwa Jakub, Michał i Marcin Gałek. Przed nami emocje związane z ceremonią losowania 5. edycji Invesita Cup, turnieju, który ma już swoją historię, ma już swoją tradycję i przynosi rokrocznie wiele emocji. Zaczniemy od losowania, w ramach którego podzielimy 24 zespoły chłopięce, chłopcy rocznika 2016 oraz młodsi na 4 grupy. W każdej z tych 4 grup znajdzie się 6 zespołów. Jakub za moment będzie losował nazwy drużyn, a Michał przydzieli je do odpowiednich pozycji w drabince, a więc miejsce w odpowiedniej grupie, a także pozycja w tabelce. Dzięki temu uzyskamy kompletny terminarz turnieju, który odbędzie się tutaj na Polsat Plus Arena Gdańsk 22 maja w środę. Biuro zawodów otworzymy o 9:30, a o 11:00 rozpocznie się pierwszy mecz, a właściwie pierwsze 4 mecze, bo grać będziemy równolegle na 4 murawach. Rozpoczynamy ceremonię losowania. Jako pierwszy Jakub losuj pierwszy z zespołów, a my tutaj Michałowi też pomieszamy. Śmiało. A więc, drodzy Państwo, wiemy już, że Arka Gdynia zagra. No, ciekawy wątek przed derbami. Zobaczymy, w której grupie i na jakiej pozycji się znajdzie. Grupa C, pozycja 4. A więc w drugiej serii spotkań zagra Arka Gdynia. Trochę popracujemy, mamy tu 24 zespoły do wylosowania. Sporting Leśno. Grupa D, pozycja 2. A więc o 11:00 piłkarze Sportingu Leśno zagrają jeszcze nie wiemy z kim. Jak chłopaki, ciężka rola? Pogoń Leuburg. Chłopaki dają radę. Zobaczymy. Pogoń Leuburg, grupa A, pozycja 4. Respekt przejazdowo. Piłkarze Respektu, dorośli piłkarze walczą o awans do A-klasy, a w naszym turnieju w grupie A pod pozycją 3 znajdzie się ich młodsza drużyna. MKS Gryf Tczew. Zagra w grupie C i wpisujemy pod pozycją 2, a więc w meczu inaugurującym zmagania grupy C piłkarzy trzeba. Jakub, dalej losujemy. Powiem, że chłopcy grają w jednej z drużyn Lechii Gdańsk, a dzisiejszy jubilat Maciej Kostrzewa jest ich trenerem. Maćku, wszystkiego najlepszego. U2 Bytów. Grupa B na samym dole, a więc pozycja 6. Lechia Gdańsk. Grupa C, pozycja 3. Nie pamiętam, ale zdaje się, że tam wylotowała również Arka Gdynia. I to była bodajże pozycja 4, więc w niedzielę widzimy się na derbach, a w środę widzimy się na kolejnym meczu, w którym rywalizować będą te drużyny. Sopocka Akademia Piłkarska. A naprzeciw. I zagra ta drużyna w grupie D, pozycja 4. Od razu powiem, że w ramach każdej z grup, jak losujemy, do fazy finałowej awansują jedynie zwycięzcy i oni utworzą grupy, pary półfinałowe. Konrad Gdańsk. W
Grupa D, pozycja 1. Kolejny zespół z Gdańska to Jaguar. Grupa D, pozycja 5. Tu mamy dwie drużyny, więc poczekaj. O. I tu też pomieszamy, żeby nie było, że coś żeśmy z góry ustalili. Gdańsk. Najstarszy klub w Gdańsku. Trafia do grupy, o ciekawe, grupa C, pozycja 5. O ile pamiętam, mamy tam Legią, Arkę i Gdańsk, więc jednak zobaczymy, co również w innych grupach, bo w nich będzie na pewno nie mniej ciekawie. Brda Rytel. Brda Rytel, zaraz się dowiemy. W zeszłym roku ci chłopcy walczyli dzielnie, chłopcy z Rytla. Brda zagra w grupie A, pozycja 2. Orlik Przodkowo. Grupa C, pozycja 1. Niezwykle aktywny klub Osicianka Osice. Grupa B, pozycja 2. Kartuzja Kartuzy. Grupa B, pozycja 5. Jak chłopaki zmęczeni? Czy dajecie radę? Wyjątkowo dzielna ekipa się nam trafiła. Stal Jeziorzyce. Wiecie, gdzie są Jeziorzyce? Nie. W okolicach Słupska. Więc to jedna z drużyn, która obok drużyny z Rytla będzie miała najdalej do nas. Grupa D, pozycja 3. Czarni Pruszcz Gdański, a więc klub, który jest blisko awansu do czwartej ligi. Grupa C, pozycja 6. Jedna z rewelacji bodajże sprzed 2 albo 3 lat. Błękitni Wejherowo. Grupa B, pozycja 1. Podczas tego turnieju, drodzy Państwo, piszą się piękne historie i właśnie takie kluby jak Błękitni Wejherowo walczą tutaj jak równy z równym ze znanymi markami. KS Kamienica Królewska. To ośrodek silny, jeżeli chodzi o futsal. Grupa A, pozycja 5. Fajnie, chłopaki, że jest tak dużo drużyn do losowania? Tak. Fajnie, bo jest, znaczy, że dużo osób gra w piłkę nożną. JFA Przechlewo. I oni są pierwsi w naszej drabince. A1. Eskola Futbolu Pruszcz Gdański. Grupa D, pozycja 6. Akademia Piłkarska Kartuzy. Poczekaj, czekaj, czekaj. B4. Teraz zrobimy troszeczkę małą podmiankę. Chodź tu, Kuba. Tutaj Michał na razie stój tam. Ja sobie wylosuję z każdego z tych, a zobaczymy, jak Wam pójdzie prezentacja. Najpierw
prezentujesz ty. Pokaż ładnie do kamery, jaka drużyna. AP Kowale. Pięknie. Michał, wylosuj rozstawienie tego zespołu. A6. Jakub, wracaj tu. Michał będzie, będzie prezentował. I zobaczymy, kto nam został na końcu. FC Gowinino. I ten zespół trafi do, przepraszam, do przyzwyczajenia. B3. Jeszcze do kamery pokazujemy. A więc, drodzy Państwo, 22 maja, 5 edycja Invest Cup. 24 zespoły, będzie dużo emocji. Zapraszamy od 11. Każdy, kto chce obejrzeć te zmagania, zapraszamy gorąco na trybuny. Wstęp jest wolny. Bądźcie z młodymi piłkarzami. Gwarantuję, że tu jest dużo emocji i nikt z tych piłkarzy nie odstawi nogi. Będą emocje, będą sukcesy, będą te większe, te mniejsze osiągnięcia. Gorąco zapraszamy. Środa od godziny 11 na stadion Polsat Plus Arena Gdańsk. Byli z nami Jakub, Michał i Marcin Gałek. Do zobaczenia.